Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was serdecznie w kolejnym już odcinku z gry Pokémon Let's Go Eevee. Dzisiaj w końcu stoczymy pojedynek o czwartą odznakę, oczywiście z Eriką w Celadon City, a następnie zajmiemy się pewnym śpiącym, niegdyś jeszcze znienawidzonym przeze mnie Pokémonem. Tak więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i zapraszam do oglądania. Czeka nas pojedynek z nikim innym jak tylko z Eriką. Normalnie bym może nawet się nieco bał tej całej księżniczki, ale w momencie, kiedy napędza mnie wściekłość za Shiny Pidgeotta, to podejdźmy do niej. Witaj! Wspaniała pogoda, czyż nie? A co ty możesz wiedzieć o pogodzie? Macie tu pewnie sztuczne światło, a nie macie... No tak, bo ta sala ma dach, więc... To jest sztuczne światło, co ty możesz wiedzieć? Pewnie masz tu ciągle fajną pogodę, bo sobie takie warunki zapewniłaś, ty milionerko. To jest przyjemność, co? O! Rozmawiając ze mną przysnęła? No nie, ej, no tak to jeszcze nie zostałem obrażony. Rozmawia ze mną i przysypia. Witaj, mam na imię Erika, jestem liderką w Celadon City Gym. Jestem również studentką sztuki aranżacji kwiatów. Fajnie. Moje Pokémony wszystkie są typu roślinnego. Och, wybacz, czy chciałeś mnie wyzwać? No cóż, nie zamierzam przegrać. Jasne, zaraz zobaczymy. Tak więc Judy versus Erika. Mistrzyni roślinnych Pokémonów. Trzy Pokémony ma. Od kogo zacznie? Tangela. Z tym Pokémonem już mieliśmy w tej sali do czynienia. Charizard jednak wierzy w ciebie. Wierzy, że po prostu zjesz te Pokémony. Jedziesz Sembera. Jak mówiłem, ma ta sala płonąć. Tangela już płonie. Idealnie. Tangela pokonana. 500 expa, brawo. Kto kolejny? Whipping Bell! Zobaczysz, zobaczysz Erika. To, że przysnęłaś w trakcie rozmowy ze mną. Ten twój Whipping Bell niby straszny. Patrz teraz. Kolejny. Pal go, Charizard. Pal go! Idealnie. Charizard nie odpuszcza w takich walkach. Perfekcyjnie. Kto kolejny? Wystawiaj mi te Pokémony. Proszę, przy okazji jeszcze Pokémon Explore i Vileplume. Vileplume, który co tu dużo mówić, jest tym bardziej wzbudza moją wściekłość, biorąc pod uwagę, że wszyscy cały czas piszą mi, że Kushi ma już Shiny Odisha, ma Shiny Gluma, będzie miał Shiny Vileplume'a. Prawdopodobnie Kushi będzie miał Shiny Vileplume'a, a ja dalej nie będę miał żadnego Shiny. Więc wybacz Vileplume, nic do ciebie nie mam. Wręcz przeciwnie, lubię Vileplume'y, ale ty zasługujesz na spalenie. Pal się! Przeżył! Używa Moonblasta. Ciosu, który... nie robi nam wielkiej krzywdy, bo nie wiem dlaczego Erika postanowiła użyć ciosu typu Fery, zamiast na przykład jakiegoś trującego. Przypominam, że ciosy typu Fery są nieskuteczne dla Pokémony ogniste. Nie wiem czemu to zrobiłaś, w każdym razie niszcz Charizard. Widzisz Erika? Tak kończą ludzie, którzy mnie obrażają. Tak kończy Vileplume, który mnie obraża, atakując mojego potężnego Pokemona z Moonblasta. No sorki. Erika pokonana. Mimo wszystko jest tak dziwna, że się cieszy. Że się cieszy. Z tego, że przegrała. Muszę dać ci Rainbow Badge. Proszę. Tak jest, Eevee. Czas na piąteczkę. Taka piąteczka dla was również. Rainbow Badge od Eriki. Teraz moje Pokémony mogą wbijać do levela, na level 50. W sumie niektóre moje Pokémony są już na wyższym poziomie, bo trenowałem i to sporo. Ale no, w sumie nie testowałem ich w walce. Tak, weź również to. Mega... Serio, Erika, dałaś mi Mega Draina, podczas gdy mogłabyś mi dać na przykład Giga Draina? Chcę powiedzieć, że ta kobieta mnie obraża. Jak można dać cios, który nie jest fajny? Mega Drain wcale nie jest taki dobry. To jest niemiłe, słuchajcie. Fajnie, że mogę przynajmniej szybko stąd wyjść, bo już po prostu nie mogę zdzierżyć, jak mnie obrażają. Żebym dostał w nagrodę Mega Draina zamiast Giga Draina. Zostałem obrażony. Zostałem obrażony oficjalnie, chcę tylko powiedzieć. Nie bawimy się tak. Nie bawimy się tak. Jeszcze muszę zobaczyć, co robi tutaj ta babka na dole. Co ty tutaj robisz, kobieto? W ogóle nie byłem w tych niektórych domkach, muszę też je ogarnąć. Jest jakiś rad tata, jest ona. Ona przypatruje się tej sali. Dodatkowo nie byłem tutaj we wszystkich budynkach. Może sobie obczajmy je, jak jest jeszcze możliwość. Na przykład, co tu jest? Czy to, to jest hotel chyba. Pokémon? Nie, to jest hotel dla ludzi.
Aha, jeszcze mają pełne miejsca już, zapełnione. Tak, jesteś na wakacjach z Celadon. Jejku, cieszcie się, że ja to miasto oczyściłem ze złoczyńców, bo byście kurczę chodzili w towarzystwie roketów i tyle by wyszło, co nie? Dobra. Zobaczmy sobie kolejne. Jeszcze zostały dwa domki przeze mnie niesprawdzone. Mówię, jakoś sobie to odpuściłem. Ale warto chyba sprawdzić. Często dostajemy jakieś tutaj ciekawe przedmioty. Może i tym razem coś nastąpi. Może coś dostaniemy fajnego. O, witam, a z wami też nie rozmawiałem. Jestem głodny. Ja w sumie też. Ale nie żalej się na streamie, że jestem głodny. Więc wybacz. A, bo tu restauracja jest. A no tak. Ten to chyba kurczaka z ryżem jakiegoś je, czy coś w tym stylu. No witam. Dobra, z tobą nie pogadamy. Jesteś chyba za gruby, żeby jeść dalej, gościu. O, hej, nowa twarz, witaj. No ale co, to nie mogę nic zamówić. Wspaniale, restauracja, w której nic nie zamówię. Super. Widzę, że jeszcze wszyscy mnie informujecie, że Eevee domaga się miziania. Nie, przestał się domagać miziania. Ej, domagałeś się Eevee? Czy nie? Dobra. Nie działa to. Mizianie nie działa, więc sorry. Zresztą Fuego dobrze powiedział. Eevee nie zasłużył. Co z tego, że on się domaga miziania? Skoro, nie oszukujmy się, to Charizard porobił tę grę. No sorry. Sorry, ludzie. Taka prawda. W tym momencie Eevee nie walczył. Dostałem herbatę. Dlatego idę do Saffron. O Boże, UD Dealer. Dokładnie. UD Dealer. Boże, nie. Wypaplałem się przy 740 osobach. Oj, najgorzej. Och, herbata. Wygląda pysznie. Tak, to jest herbata. Tak mówmy na streamie, panie strażniku. Mówmy na streamie, tak, że daliśmy mu herbatę. Dokładnie, panie strażniku. Tak, bo jasne, bo straż celną bym przekupił herbatą. Dokładnie. Jesteśmy w Saffron City. Huhu. Piękne miasto. Wielkie miasto, największe. Uuu, a tam na razie nie idziemy. Tam na razie sobie odpuścimy to miejsce. Miasto porządne, z porządną kanalizacją nawet, jak widzicie. Wszystko się zgadza. Ale ja sobie chcę jeszcze wyjść z niego. To miasto będziemy eksplorować w przyszłości, choć na razie jeszcze nie. Na razie jeszcze nie, na razie niech... Kiedyś tu przyjdziemy, ale mamy inne rzeczy do wykonania. Bo czemu nie, co nie? Coś innego będziemy tu robić. Witam, panie strażniku. Pan też dostał działeczkę. Jak widać tak. Jak widać tak, też dostał. Okej, ludzie, nadchodzi ten epicki moment, w którym niszczę catch combo chyba na poziomie 167. Tak jest. Róbcie szoty. Normalnie niesamowite. YouTuber niszczy combo 167. Idzie w kierunku Snorlaxa. Pokémon śpi tutaj, ma głęboki sen na tej ścieżce. Czy chce użyć Pokefleta? Tak. Chce użyć Pokefleta. Relaksująca muzyka. Powiedzcie mi, jakim cudem ten gruby dziad jest w stanie przy tej muzyce obudzić się? Wow! Respekt! Respekt! Widzieliście, jak Snorlax wstał? Jasna cholera, ja bym tak nie wstał! Ja bym nie umiał się tak wybić! To jest syn Snorlaxa, bo tamten zginął, morderca. Może to jest syn Snorlaxa, który wiecie, jak skończył. No kto wie. Ale specjalnie na ten moment on musi wejść. On musi wejść, ludzie. To jest jego moment. On musi się złapać. Jeżeli ja go nie złapię, to zobaczymy. Snorlax patrzy się na mnie. Wygląda na głodnego. Snorlax wygląda na głodnego. Hej, Judy! Ej, kto mi przeszkadza? Pan Fuji? Prawie o czymś zapomniałem, kiedy dawałem ci Pokefleta. Och, perfekcyjny timing. Widzisz, ten Pokémon nazywa się Snorlax. Aha, on potrzebuje żarcia, tak? Raz jak go pokonasz... Tak! Powinieneś go złapać!
O kurczę, dobra. On mi mówi, że muszę go złapać. Dobra, full focus. Snorlax wciąż chyba... Snorlax w ogóle uważa mnie za jedzenie i atakuje mnie. Dobra. Wow! Ej, rośnie mu obrona! Ej, dlaczego mu wzrosła obrona? Czy to znaczy, że teraz... Dobra, Fuego, mój Charizard. Match time to jest 5 minut na złapanie go! Jasna cholera, żartujecie sobie! Ja muszę go... Ja go muszę obić! Teraz ja go muszę obić, czy ja mogę... Lul? O kurde! Ej, ja go chyba muszę pokonać! Ej, tego to się nie spodziewałem. Wow, 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 wow! Ej, czy ja w ogóle mogę rzucać bole? Ej, ja nie mogę rzucać boli w tej walce, czy ja muszę go pokonać, rozumiem. Dobra, rozumiem, dobra, 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 nie ma co go obijać, muszę go... Dawaj mu z Brick Breaka. Boom! Kurde, super efektywne, a nie mocne. On używa headbata w ogóle! Jak śmiesz używać mi headbata po tym, co mi zrobił wtedy Snorlax? Jak on śmie? Jak śmiesz robić to, co ten Snorlax zrobił mi kiedyś? No żartujecie! Ej, dobra, masakra. Została mi minuta. Nie ma co się obijać. Ten Snorlax zasnął i przy okazji od razu się wybudził. Nie, dobra, już myślałem, że się wybudził. O nie, Snorlax. Tak się nie bawimy. 4 minuty na pokonanie Snorlaxa. Śpi, tylko gorzej, jak będzie używał tego przeklętego resta. Dobra, no Brick Break jest super efektywny, ale jak widać atak mojego Charizarda nie jest dość potężny. Dobra, on ma, ale on ma też wzmocnioną obronę, zapomniałbym o tym prawie. Dobra. Dawaj, 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 dawaj dalej. Brick Break. Jedziesz go, musi się to udać. Pięknie. Mamy to. Snorlax pokonany. I teraz jest możliwość łapania. Rozumiem, że... Dobra, dobra, dobra. Okej. Ej, kurczę, żałuję, że pozbyłem się tylu ultraboli. Czekajcie, Pineapple Berry. Dobra, użyjmy Pineapple Berry. Może wystarczy, znaczy wystarczy, no żeby troszeczkę zmniejszyło szansę na niepowodzenie. Dobra, get ready. Great. Nie excellent, ale może wystarczy, trzymajcie kciuki. Raz, dwa, trzy. Kurczę, uciekaj, żeby on mi nie uciekł, błagam, nie uciekaj mi. Nie mam wystarczająco ultraboli. Dobra, lecimy dalej z Pineapple Berry. To musi działać. Próbujemy, próbujemy. Znowu Grejcik. Tutaj nie jest trudno rzucić tego excellenta, ale coś mi nie wychodzi. Trzy! Kurde, uciekł znowu. Niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Dobra, dawaj raz jeszcze Pineapple Berry. Okej. Okay. Kończą nam się powolutku te bole. Kurde, w ogóle błędno rzuciłem. Ojej, tego nie chciałem. Teraz się nie uda, nie ma opcji. Masakra! Dobra, to nie jest proste. To nie jest proste, mówię wam. W ogóle ile on ma CP tutaj? 975, okej. Okay. W ogóle to kółko mam wrażenie, że trochę... No serio! Musiałeś podskoczyć, dziadzie jeden, ty... Dobra, proszę, złap się, bo tracę ultrabole. Proszę! Jest! Mamy to! Snorlax złapany. Dobrze. Złapałem go. Złapałem Snorlaxa. Dobrze jest. Snorlax złapany. Normal Pokémon, Sleeping Pokémon. O tak, Snorlax. Udało się. Widzi pan, panie Fuji? Wszystko jest możliwe. To było imponujące, Judy. Tak, są Pokémony, które próbują atakować trenerów. Takim jednym z nich jest właśnie Snorlax. Zanim go oczywiście spróbujesz złapać, najlepszą rzeczą jest go pokonać i potem dopiero łapiemy. Jasne, 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 rozumiem. W tej kolejności, rozumiem, o co chodzi. Zwykle można łapać od razu, tutaj nie. I teraz zrobię coś, co wszyscy chcą zobaczyć. Dobra. Wycofamy sobie na razie może z teamu. Kogo my tutaj tak mocno... W sumie na razie Fuego jest dość mocno przetrenowany. Lepiej, żeby nie trenował za dużo. Bo będzie za silny po prostu, już ma ponad 400 level. Tak, poza tym, że mam mnóstwo Pidgeotów, mam też Snorlaxa. Zobaczmy przede wszystkim jego naturkę. Może jest pod atak, byłoby fajnie. Bashful. Nic nie zwiększa, nic nie zmniejsza. Okej, okay, mogło być lepiej. Tak wyglądają jego ataki. Ma headbutt. No po prostu jakby twórcy gry wiedzieli, że Snorlax kiedyś mnie załatwił tym atakiem. To nie jest ładne, nie powiem. To jest brzydkie zachowanie.
Ale teraz zobaczycie coś bardzo ciekawego. Przemieszczanie się na Snorlaxie. Patrzcie na to, będzie niezła jazda, słuchajcie. To niszczy mózgi. Patrzcie, jak się przemieszcza człowiek na Snorlaxie. Moja postać i Eevee po prostu łapią się brzucha Snorlaxa. Kto to wymyślił? Nie mogliśmy mu jechać na plecach? Zło. W ogóle rozumiecie dobrze, że Snorlax nie jest taki gładziutki. Zdajecie sobie sprawę, że w tym momencie po prostu, wyobraźcie sobie, że ja mam tutaj Snorlaxa, który ma tłuszczyk, bo to jest otłuszczony Pokémon, ja go po prostu ściskam jego fałdy tłuszczu i jeżdżę na nim. To nie jest nic fajnego, chcę tylko powiedzieć. Że to nie jest nic fajnego. No cóż, nie wiem co brali twórcy gier przed stworzeniem tego pomysłu, ale okej. Zdarza się. No trochę fuego w tym prawdy. Bo mogę być dzisiaj wkurzony. Catch combo zepsute. Wiecie, zepsuliśmy catch combo na Pidgeotty. Już nie ma! W końcu uwolniłem się od tego bólu. Ho! A Pidgeotty i tak się pojawiają, tylko te już nawet nie mają żadnych szans na shiny. No dobra, jakieś tam mają, ale minimalne. O, kogo my tu mamy? Aha, nic ciekawego. Nic ciekawego się tutaj nie dzieje, no to super. Może tu będzie coś fajnego. Tu zawsze był pewien domek. Ej, jaka ładna okolica. W ogóle, o, tu są przeciwnicy. Ej, ale zanim przeciwnicy, wejdźmy sobie do tego miejsca. Witam panią, jest Spiro. Dobry zwiastun. Och, mój drogi, znalazłeś, tak, moją kryjówkę. Proszę, nie mów o niej nikomu. Masz zamian za to. Dostajemy, ludzie, TM14 Fly. Ej, ale zaraz. Ja dostałem TM14 Fly, a nie dostałem tej Hidden Machine? Znaczy, no jakkolwiek by to nie brzmiało. Czy ja mogę już używać normalnie Fly'a? Bo wszystkich TM-ów teoretycznie uczy się Eevee. Wiem, że latający Eevee to byłaby przesada, ale... Okej. Dobra, Snorlax, idziemy masakrować panów tutaj. O, już myślałem, że z panami nie walczę. Już się bałem. Czego chcesz? Czego wy chcecie? To wy mnie zaczepiliście. Ja tutaj tylko przyszedłem. I tyle. Przechodziłem sobie. Dobra. Onix. Nawet nie wiem, jaki jest mój pierwszy Pokémon wystawiony. Zaraz zobaczymy. Przyszliście się do tego typa z balonami. Z balonami, powiadacie? No dobra, to będzie można się tam przejść. Zobaczymy, czy to zadziała. Earthquake. Onix jakby nie pożreć chciał normalnie. Onix, nie pożeraj. Nie pożeraj. Proszę, Marowak nieznawitości, widzicie? Widzicie, jak to wygląda? Nazwa Snorlaxa. O, dobrze, Wojtek, że przypominasz. Już tak się zapędziłem na tym Snorlaxie, że aż kurczę bym nie nazwał. Ale wiecie, ten tłuszczyk Snorlaxa potrafi hipnotyzować człowieka. Dobra. Toxic, no bądź przeklęty, Mug. Jak śmiesz mnie toksikować? Ja już nie zamierzam używać full healing. No cóż, Adektos, będziesz walczył do upadłego, jak to się mówi. Będziesz walczył do upadłego, może dasz ranę. O, Mug to leży idealnie. Proszę, inaczej się zakończyć to nie mogło. Jeszcze jak się rozpaćkał. Czemu nie? O, wyobraź sobie, że podróżysz na Snorlaxie i nagle się jego brzuch. O Boże, jakby się przewrócił na brzuch. Nie, weźcie, nie chcę sobie tego wyobrażać. To byłoby zło. Okej, czas nazwać Pokemona. Wiecie, że lubię nazywać. No a dzisiejszy Top One no, został ciekawym Pokemonem, bez wątpienia. Siema Ziomik, siemaneczko. O, i paru kieliszkach, właśnie nalewki. O, no coś, kurde. To ja widzę, że ty dobry piąteczek masz. No ja powiem ci, że no fajnie, dzisiaj trochę w tej grze w końcu zrobiłem, w przeciwieństwie do poprzednich streamów. No ale mimo wszystko odpuściłem sobie łapanie Shiny Pidgeotta i może dobrze. Może dobrze. Czemu nie? Snorlax zostaje nazwany. Oj, Wojtas, liczę, że będziesz dobrym Snorlaxem. Liczę! Trzymam mocno kciuki. No, a co my tu mamy? W sumie to zaraz tego Snorlaxa sobie zaczniemy używać, wiecie? Zaraz sobie zaczniemy go używać, bo jak chłopak wszedł do teamu, to niech walczy. Raticate!
No serio, panie motocyklisto? W ogóle oni są ubrani jak tacy, wiecie, harlejowcy, ale motorów to nie mają w sumie, więc nie wiem, czy ja ich mogę nazywać motocyklistami. Hyperfang, auć. Adektus, trzymaj się! Kryt. Biedny Pokémon. Z tego, że zatruty, to w ogóle poobijany. Ale widzicie, to jest siła woli, to jest siła walki. Brawo, Marowak. Brawo. Co dalej? Trucizna, oczywiście, trucizna boli. Musi boleć. Koffing! Pokémon z dobrą obroną. Dobra, ale nie zmieniamy. Dobra, Snorlax niech sobie od kolejnej walki ćwiczy. Mówię, tu i tak nie boimy się tych Koffingów. Nie mają żadnej lewitacji. Sorry, Koffing. Chociaż w sumie jak mógłby się, wiecie, to jest niebieziemny cios, ale jednak jakby nie patrzeć, to jest rzucanie kością. Nawet jak Pokémon miałby lewitację, to z całkowicie praktycznego punktu widzenia, no to sorry bardzo, ale ten cios i tak powinien go zabijać, więc dobrze, ta gra jest pod tym względem uczciwa. Rajorn. O, co panie, bawisz się pan w Giovanniego? Ale że Giovanni nie wystawił na mnie Rajdona, tylko uznał, że na razie użyje jego słabszej wersji, czyli Rajorna. Oj, panie Giovanni, nie dziwię się, że dał mi na przeprosiny lornetkę, bo inaczej wiecie. To kurczę. No nieładnie z jego strony. 39 dla Gyaradosa. Przypominam, że kolejna sala to jest sala trująca. Fuchsia City, a no na nią już mamy. No Marowak ćwiczy i dobrze. Niech ćwiczy. Dobra, zmieniamy. Jak mówię, sprawdzimy zaraz siłę Snorlaxa. Zobaczymy jak sobie tutaj próbuje. Czemu nie? Mówicie, że Snorlax lubi Volmo. No, Snorlax lubi bardzo Volmo. Arbok. Okej. Nie boję się, Arbok to taki... W sumie Arboka można by robić chyba też pod specjalny atak. Czy to Sevipera? Sevipera się chyba robi pod dwa ataki, a jego nie. Dobra, panie Snorlax, wiem, że ma pan Headbata. Ojej, hejs na sam start walki, kiedy jestem jeszcze wolniejszy. No tak... niepomyślane. A Headbat, widzicie, to jest najlepsze. Po tym, jak ja tyle w życiu wycierpiałem od Snorlaxa, który użył Headbata, teraz sam stosuję Snorlaxa, który używa Headbata. No jakie to życie jest przewrotne, widzicie. Ciekawe, bez wątpienia. Hejs, dzięki Arbok, o to chodziło, żebyś mnie sparaliżował i używał więcej hejsa. Gdybym miał jeszcze tego Kersa, to ja to rozumiem. Ale nie mam Kersa. Naprawdę nie mam Kersa, no to... O co chodzi? Nie boostuje się. Nie musisz bić tym atakiem, który no... Tylko wyrównuje. Statystyki. Dawaj. Rust, o, kolejny geniusz. Używa Rusta mając full HP, będąc jeszcze szybszym, czyli był pewien, że pierwszy to zrobi. Furia atak, o, atak Furii. Ty nie wiesz, co to jest Furia, Firo. Ja wiem, co to jest. Ej, no, Snorlax, proszę cię, no weź mnie tutaj, nie denerwuj. Nie, do you want give up? Nie, chcę złapać do duo, bo ja go jeszcze nie mam. Ale chcę rzucić Pokebola, no przepraszam ja was bardzo, nie jestem taki szaleniec, żeby wywalać się z Ultra Boli. Nie jestem tak bogaty. Ale naprawdę, to wyglądało, jakby te wszystkie do duo nagle uciekały. Nie pytałeś o zdanie. A bo wiedziałem, no bo fuego, kto by nie chciał być Charizardem? Kto by nie chciał? Dobra, idziemy kupić, bo ostatnio jak byłem tam, to nie miałem pieniążków na kupno. Boli. Znaczy boli, Boże, nie boli, tylko kamieni. Przy okazji, słuchajcie, zrobimy tak, że kupimy sobie już chyba Leafstone'a na przyszłość. No w sumie Firestone'a już mam, bo Firestone'em już chyba nikogo nie ewoluuję. No bo ewoluowałem Ninetales'a, Arcanine'a już mam. Więc spoko jeszcze... Nie no, w sumie mogę kupić dla Flareona na przyszłość. Ja sobie chyba tak kupię te kamienie, tak na przyszłość, żeby były. Więc chodźmy. Nie pamiętam tylko na którym piętrze. Pamiętacie, na którym piętrze były kamienie? Chyba nie na drugim. Ani na tym. Nie, bo to były TM'y bodajże. A Waterstone? No Waterstone'y też kupimy. No dobra, kupimy ogólnie wszystkie kamienie na przyszłość. Tak przyszłościowo trochę, nie, to jeszcze wyżej. Chyba. Sprawdź tego typa z balonami, a obczajem. A, siema Lukas, no wiadomo, najlepszy. Najlepszy z najlepszych. O, tu mamy. Ej, to po 5000! Dobra, Icestone'a już mieliśmy, dobra. To tak, Thunderstone 2, bo w przyszłości Jolteon. No i oczywiście, no teraz Raichu. Okej. Waterstone dla Vaporeona oraz dla...
Cloistera i Stariu. Trzy kamienie, dobra. Leafstone. No i Firestone, to przydałby się jeden Firestone, ale nie będzie mnie stać. Dobra, kupię sobie na razie. A Poliwhirl, macie rację, a Poliwhirl. Zapomniałbym. Dobra, nie stać mnie na razie na wszystko, ale spokojnie. W przyszłości tu wrócimy jeszcze, ha. Macie rację, zapomniałem o Polirafie. Przecież też można go mieć. Chociaż Poliwaga to jeszcze chyba nie mam, nie łapałem. Mam nadzieję, że w mojej wersji występuje, bo wiem, że niektóre Pokémony nie występują, jak na przykład Growlite. Chociaż Arcanine'a mamy. Spoko, ziomik. Skyrim, no nie wiem, na razie ogarniamy cały czas streamy z Pokémon Let's Go, ale prędzej czy później inne streamy też powrócą, więc spokojnie, wszystko możliwe. Mówiliście, ogarnij typa z balonami, a to ogarniemy. Czy chcę znać detale? Tak, chcę dać detale, jak to działa. Jak to służy nam do przemieszczania się? Proszę, mieliście rację, to jest sekretna maszyna! Secret Technique Sky Dash! Wow! Co? Twój Eevee chce się nauczyć Flya? O mój Boże, naprawdę? Ja chcę wiedzieć, jak to będzie wyglądać. Czy naprawdę Eevee będzie pedałować na tym rowerku i będzie mnie przewodził w ten sposób? To naprawdę będzie tak działać? Okej. Możemy już użyć naszej sekretnej maszyny? Czy mogę na pewno? Aż zobaczymy. Słuchaj. O proszę, jeszcze mam dwie sekretne techniki zablokowane. Light up, sky dash, chop down. Tak, Eevee, zawarcz. Okej, mogę się wracać. Rzeczywiście mogę się wracać do miast, które byłem. Ciekawe, czy będzie widoczny jakiś ten sposób przemieszczania się. A co tam? Odwiedźmy sobie może naszą mamę w Pallet Town. A czemu nie? Dawno tam nie byliśmy. What? Dobra, to jest bekowe. Tego bym się nie spodziewał. Dobra, dowiedzmy się, co nasza mama o tym sądzi. Mamo, słuchaj, wykorzystuję Eevee... A dobra, przybrana mamo, zapomniałbym. Przybrana mamo. Czarnoskóra, taka trochę. Tak, potrzebuję trochę odpoczynku. No, ja myślę, że mój Eevee potrzebuje odpoczynku. Bo to on tam pedałował na rowerku przez takie obszary. No co tu dużo mówić. W ogóle zobaczmy też, co u pana profesora. Może pan profesor coś powie, jak zobaczymy jego Snorlaxa, to chyba ucieknie w popłochu. Panie profesorze, halo, jest pan tutaj? O, jest pan profesor Oak. No witam serdecznie, dobrze cię widzieć, jak idzie mi. Właśnie, ocenij mój Pokédex. 106 Pokémonów widziałem, 66 złapałem. Kurczę, też nawet nie mam połowy. Najgorzej. Tak, ale to jest taki, no, szacunek dla mnie, szacuneczek. Ej, kto wziął trzeciego bola? On był jeszcze tutaj niedawno. Ej, były tutaj trzy bole. Co się stało z trzecim bolem? Kto ukradł? Kto go zabrał? Był tutaj, przysięgam, jeszcze niedawno. Ale kto mógł go zabrać? No cóż, nie zastanawiajmy się teraz nad tym. Mówicie, że green. Ale nie, no bo blue, red i green w tej grze występują, to prawda. Ale one to są już postacie, które już dawno, tak jakby w tej grze, wiecie, one były już kiedyś tutaj, powiedzmy, i już kiedyś miały te Pokémony. One nie są tak jakby, że zaczynają naszą przygodę z nami. Rozumiecie, o co chodzi? Ej, dobra, idziemy tutaj do Saladon City. Fajne miasto, czemu nie? Czemu nie podwiedzać bardziej? Tak, proszę. O budynek zahaczyły balony, ale kogo to obchodzi? Czemu nie? Dobra, dawaj Snorlax, biegniemy. Biegniemy do Fuchsia City. Taki jest nasz cel dzisiaj. Biegniesz, grubasku. Ja się boję, że jak Snorlax tak dużo będę korzystał z jego przemieszczania się, to wiecie, wkrótce ten Snorlax stanie się mały, bo po prostu no, schudnie i to mocno. No cóż, zobaczymy. Wiem, że tam z jednym gościem nie walczyłem, ale na razie olejmy tego typa, z którym nie walczyłem. Bo chyba nie walczyłem z jednym. O, są schodki. A co na tych schodkach nas czeka ciekawego? O, jakiś pomocnik profesora Oaka chyba. Hej, pamiętasz mnie? Tak, pamiętam cię. Tak, mam 40. I am to give you special ball set you. A do czego to służy? Tak, mam 40 gatunków. Easy, stary, mam więcej nawet, 66. Patrz na to, tak. Gratulacje, a więc dostajesz go. 30 ultra bolów, a więc o to chodzi. Wow, dzięki wielkie. Oj, przydają się. Przydają się i to bardzo. No, witam. Pokémon Road. Tak, to jest droga pokémonowa. To zawsze trzeba było na rowerze jeździć. Znaczy, dobra, w tę stronę to nie, ale w drugą. Co widzę?
Tak, widać długą ścieżkę wodną. Spoko. A w tych okularach coś widać innego. Celadon Department Store. Serio? Przecież to jest skierowane na północ, a ten Department Store jest na południe. Coś tu nie pasuje. Coś tu nie pasuje. Pany, powiedzcie mi, coś tu się popsuło. Coś tu się popsuło. To ja nie wierzę, że to tak działa. No cóż, ja w to nie wierzę. Każdy może wierzyć w co innego. Ale moim zdaniem to jest na północ, a Department Store jest na wschód, więc sorry, nie zgadza się. A zazwyczaj jakiegoś poka pod... za ostatniego streama. Nie, jeszcze nie, ziomik. Na razie będę w przyszłości tak nazywał jeszcze Pokemony, ale na razie jeszcze tego nie robiłem. Ale będziemy tak w przyszłości. Dzisiaj nasz cel to był na Snorlaxa. Snorlax został nazwany. A już Kacpero widziałem, już Fuego o tym pisał. Nie Fuego, ja jeszcze nie kończę streama, spokojnie. Dzisiaj streama robimy tak do 22:30. Wy nie wychodźcie! Ludzie! Co wy? A może Shiny Hunting Ernest? A może by cię tak w dupę kopnąć? Nie no, żartuję, ale już mi nie wspominajcie o Shiny Huntingu, bo mnie normalnie szlak trafi zaraz. Ja już nie chcę słyszeć słowa Shiny Hunting, zanim nie skończę tej gry. Skończę grę, będzie Shiny Hunt. Ale tak olewa. No cóż. A co z Raichu? Dobrze, że przypomnieliście. Zapomniałbym ewoluować. Sorki. Dobrze, że mówicie. No zanim wybierzemy się na drogę, to jeszcze mówię. Zobaczmy ewolucję naszego Pokemona. Power Up Pocket tutaj. Mamy Thunderstone'a. Jak najbardziej. Dawaj, Pikachu. Ewoluuj. Proszę, nasz Pikachu po tak długim czasie w końcu ewoluuje. Piękny widok będzie. Czekamy, jak żółty Pokemonek stanie się pomarańczowym. Oh yeah! Jest i on! Jest i Raichu! Zdecydowanie większa forma Pikachu. Proszę bardzo, 67 Pokemon do Pokédexa. Pięknie. No i to jest po prostu... Thunder Puncha się uczy, ale to jest... Thunder Punch jest pod fizyczny atak. A ty masz fizycznego ataku 67. W sumie special ataku masz 73. Też ma w sumie mały ten specjalny atak. Ale nie dzięki, nie potrzebuję. W momencie, kiedy mam Thunderbolta i Thundera, to po cholerę mi Thunder Punch pod fizyczny atak? Nie, zupełnie nieopłacalne. Fajnie, Raichu dołączył do naszego teamu. A my wybierzmy się na drogę Pokemonową. Wybierzmy się, zobaczmy, co tu będzie. Snorlax, przydasz mi się. Słyszałem, że chyba na tej drodze jest fajnie robić Shiny Hunting, których oczywiście robić nie będę na razie. 3 Great Ball, okej. Na razie nie będziemy tego robić, bo nie potrzebuję tych Shiny Pokemonów do szczęścia. Ale tu są chyba większe trawy, tak jakby powiedzieć. Tu jest po prostu dużo traw do przeszukiwania, więc większy resp Pokemonów jest również. Więc ogólnie tak mocno na plus. Prawdę mówiąc, chyba sobie nawet włączę Lura, żeby zobaczyć po prostu, jakie Pokemony występują tu w okolicy. Tak na przyszłość, żeby wiedzieć, co tu się tak właściwie znaleźć. Snorlax, nie miej litości dla tych kaczek. W sumie Snorlax ma niski level, jak teraz tak patrzę. Bo, no wiecie, jak tutaj zwykły Psyduck wyprzedza go poziomem. A on ma 34, no ale to jest jednak moc. To jest moc masy. Po co robić rzeźbę? Masa wystarcza wystarczająco. Jest Serio. Naprawdę mi to zrobił. On naprawdę zablokował mi headbasha. Bądź przeklęty. Dobra, inny atak, który mogę atakować, jedyny inny, to jeszcze Leak. To tu nie jest mocny atak, no ale... W sumie muszę mu go zmienić. Muszę go nauczyć choćby Brick Breaka. Wiecie, to jest dobry pomysł. Taki Brick Break by mu się przydał, na pewno może się nauczyć. Więc czemu nie? No dawaj go. Polisz Psyducka jeszcze raz. Współczuję temu Psyduckowi być polizanym przez Snorlaxa. Straszne. Dobra, a kto kolejny? Psyduck. Aha, no to wiecie co? To może niech nasz nowy Raichu, stary nowy Pokémon, niech się sprawdzi. Dawaj, Raichu. Wierzę w ciebie mocno. Wierzę, że... Nawet użyję pierwszy raz Thundera, bo chyba tego ciosu nie używałem. Tak mi się kojarzy. Zobaczymy, jak wygląda atak Thunderem. Oczywiście, o ile trafię. Próbuj. Dobra, Thunder trafia. Wow. No, prawdziwy grom z nieba, ładnie. Tak, Fuego, na pewno. Dobrze jest.
32. No i Raichu musi trenować. Trzeba będzie mu podbijać ten specjalny atak. W sumie tutaj właśnie powinienem troszeczkę zainwestować, wiecie w co? W te różnego rodzaju wzmacniacze, bo ja nawet tych berry nie używam. Niektóre moje Pokémony mogą wydawać się jeszcze troszeczkę słabsze, bo po prostu ja nie używam wszystkich tych berry. A ja na przykład, kiedy były polowanie na Pidgeoty, to dużo posprzedawałem tych niepotrzebnych, bo... Znaczy niepotrzebnych, po prostu miałem ich dość dużo, że już miałem dość. Wiecie jak to jest. Dobra, które tutaj? Increase Speed, Special Attack. Bo na przykład Smart Candy zwiększa specjalny atak. To tak akurat fajnie dla tego Pokemona. I proszę, od razu będzie trochę bardziej użyteczny w walce, jak mu podwyższymy te statystyki. Ciekawe, ile można użyć tak jakby tych samych przedmiotów na jednego Pokemona, bo zgaduję, że to niestety nie działa, tak? Wiecie, że w nieskończoność sobie wpakuje. A, teraz jest, że potrzebuje dwóch, żeby wzrosła mu statystyka. Kumam. Znaczy tak, chyba, bo jest nic tu. Aha, że to dwa naraz marnuje od razu. A kumam, dobra, teraz trzech potrzebuję. No, rozumiem jak to działa. Quick Candy. O tak, to było. Dobra, panie Quick Candy. Na przykład takie rzeczy to dobre dla Gyaradosa, bo to będzie Pokémon pod Speeda przykładowo, co nie? On jest dobry pod Speeda, żeby tam nauczył się tego Dragon Dance'a i pod atak. Więc... Ale tak, tu jest na pewno, wiecie, takie w pewnym momencie ograniczenie, ale to zmusza do trenowania wielu Pokémonów, żeby troszeczkę te statystyki tutaj ponabijać. Dobra, a tutaj nie mam tych jakichś większych candy na przykład. O, to duo nawet candy. Czy mam tylko dla to duo i PJ, a nie mam na przykład dla PJ'a 300 candy. O mój Boże. O, to zwiększa tego, dawaj. A, dla 60 levelu, a dobra, okej, okay, tak to działa. A health candy zwiększa życie. Idealna rzecz dla po prostu Snorlaxa. Snorlax musi mieć dużo życia, co nie, więc... wiadomo, on już ma dużo życia, no ale zasługuje na więcej. Trzymaj, Voltas, musisz tutaj wbijać tego jak najwięcej. 1002 i jeszcze raz. Dobra, skończyły się. Koniec tego. Win Maxy Stata. No będziemy mu wbijać takie statystyki na maksa, ale spokojnie. Okej, Vaporeonik. Ej, nie wiem, czy to nie jest to miejsce, w którym respią się Eevee. Tak, tutaj chyba się respią Eevee, słuchajcie. Chyba się nie mylę. Tu będą te trawy. Znaczy ja już mam Eevee'ego, więc no, ja dziękuję bardzo, nie potrzebuję Shiny Eevee'ego. O, chyba że Shiny Vaporeona? Albo Jolteona? Albo... Flareon! Wszystko możliwe. No, oczywiście wystawia Vaporeona, czy mnie to nie dziwi. No kto mógłby być inny? No jest Vaporeonik. Jest Vaporeonik. Był Vaporeonik przed, jest i tutaj. Ale Eevee tak czy siak fajnie byłoby złapać, między innymi dlatego, żeby zrobić te ewolucje. Żeby tutaj, wiecie, Pokédexa nabijać. No oczywiście nasz cel to 151 Pokémonów w Pokédexie, w sumie to chyba 152 albo 153. No przecież w tej grze występuje jeszcze Meltan i ta jego ewolucja cała. Więc no jeżeli jest, to może skorzystamy. Dobra, proszę cię, słuchaj Snorlax, nie daj się obrażać Vaporeonowi. Szkoda, że Vaporeon nie bije specjalnymi atakami, bo wiecie, Snorlax jest Pokémon pod specjalną obronę, zwykłą ma bardzo słabą. I ten Vaporeon jakby wiedział o tym, dlatego używa fizycznych ciosów. Cwany Vaporeonik. Nie zaprzeczę. Proszę, panie Vaporeon, leżysz pan. Tyle było i się skończyło. Dalia pokonana. No sorry, pani harcerz. Wybacz. Czy tu są jakieś trawy? O, dobra. Ej, tu jest babka od Jolteona. Pozwólcie mi podleczyć mojego Snorlaxa, zasłużył na to. Gdzie mam Medicine Pocket? Są super potionki. Chociaż on ma tyle życia, że tutaj marnujemy tego sporo. No zda. A nie, a dobra, bo one 60, zapomniałem, że super potiony już nie po 50. Dobra, zawalczymy z wszystkimi. Był Vaporeon, będzie i Jolteon. No i na pewno będzie jeszcze jakaś babka z Flareonem, rzecz jasna. Jolteonik, okej. Okay. Mam nadzieję, że on będzie mniej odporny. Vaporeon to ogólnie jest Pokémon z dobrymi obronami. W przeciwieństwie do Jolteona. Jolteon jest raczej takim Pokémonem... Jakby to powiedzieć, to jest taka... Jolteon to jest... Taka gałązka mała. Mała gałązka, którą łatwo złamać. Ale atak specjalny ma naprawdę dobry. To jest bez wątpienia. Specjalny atak i szybkość, dwie rzeczy, są naprawdę tutaj jego mega bonusami. No ale kurczę, serio przeżył już z tą łańcuchką życia. Oj, Snorlax, ja wiem, że ty dopiero zaczynasz swoją wielką przygodę w moim teamie, ale tu trzeba się starać bardziej. Naprawdę, trzeba się starać bardziej, jak chcesz zabłysnąć trochę w tłumie. Tak bije, zostaw mnie. 5 razy trafił?
No to jest już nie fart, no ale dobra, leży. Headbutt. Kiedyś mówię, cios, który przeklinałem, teraz nagle używam go ciągle na Snorlaxie. Do czego to dochodzi? Dlaczego ja używam tego headbata na tym Pokemonie? To jest zło. To jest zło. Największe na świecie. Zło. O, siema Patrycja. Elo, elo. Jak tam Shiny Hunting? A Rafał, weź nie gadaj. Nic nie było. No to jeden z najszybszych Pokémon w grze. No, Jolteon jest jednym z najszybszych. To prawda. Opłacalny Pokémon. Mega dobry Pokémon. Do trzeciej geny to w ogóle był mega wykorzystywany. Teraz wiadomo, więcej generacji. Troszkę się pozmieniało. Bywa i tak. Dobra, może sobie odpoczniesz chwileczkę, mój drogi Pokémonie. Biorąc pod uwagę, że kolejny będzie Flareon, chociaż Adeptosa też nie chcę przetrenować. Wiecie, co bym sobie chciał zobaczyć, czy są jakby Pokémony, których nie przetrenowałem. Na przykład Venusaur. Może Venusaur? A może ktoś jeszcze? Albo Blastoise? No w sumie czemu nie? A w sumie czemu nie? Przyjdź ty, jak mówię, Adeptos ma trochę za wysoki poziom. No niestety. Eevee to niech tam ma wysoki, a Zeno, może się przydać na salę. Jasne, że może. O Boże, to już same te, dobra, idziemy. Koniec patrzenia na Pidgeoty, bo mi się aż źle robi, jak na nie patrzę, wiecie. Straszna sprawa. Dobra, Getlos jest pierwszy, będzie pierwszy walczył. Był Vaporeon, Jolteon, szukamy teraz pani, prawdopodobnie pani z Flareonem i jest takowa. Witam panią. Wszystkie ewolucje Eevee. No mój Eevee niestety nie ewoluuje, ale to zmienia fakt, że jest słaby? Nie. Jest dobry. Dobra, Flareon. No to można powiedzieć, że strasznie nie daje jej zupełnie szans, bo wiecie, no nie ma to jak wystawić Flareona, a ja jestem tym złym gościem, który po prostu wystawia nagle wodnego Pokemona ze skalnym. Aj, zły z ciebie człowiek, zły. Jak możesz tak nie dawać w ogóle kobiecie szans na wygraną? No bo nie daje szans na wygraną, no zdarza się. No cóż. Skald. Teraz jestem w ogóle... A no tak, jestem szybszy, bo on użył Quicka Attacku, a nie był po prostu szybszy. Przecież myślałem, że Flareon będzie szybszy. Miał ten sam level. No w sumie, serio? Flareon jest wolniejszy od Blastoise'a? No chyba, że po prostu, no nie wiem, ten Flareon był jakiś wolny. No nie wiem. Nie mam pojęcia, coś w tym musi być. I tu już są trap. Ej, serio? Czy tutaj za każdym razem będą jacyś trenerzy z jakimś Pokemonem? Super Lure, ej, a na czym działa Super Lure? Wow. Ej, jest Eevee! O kurcze, dziki Eevee tam lata. O proszę. Ej, złapmy go sobie. Siema Eevee. O Boże, ucieka przed strasznym Snorlax, go zmiażdży za chwilę. Dobra, Eevee złapany. Chciałbym złapać 3 Eevee i mieć już wszystkie ewolucje. Na skubańcu. Na czerwono się świecisz. No ja czuję, że się nie złapię tak czy siak. Pewnie nie. Nie chce mi się rzucać dzisiaj na dwa bole, więc będziemy używać jednego. O, Uciekaj, ile chcesz. Dobra, Great Ball. Już zobacz, jaki mam szacunek dla ciebie, Eevee. No nie licz na Ultra Bola. Nie. Shiny Hunter do 3 Eevee. I co jeszcze? Co nie? To łap i zbieraj cukierki. O, to dobry pomysł, żeby zbierać cukierki z tego Pokemona. Ach, już chciał uciec, odbić chciał. Ale coś mu nie pykło. No, kurde, serio. Jak on tam krzyczy? Eevee, nie krzycz. Złapię cię w końcu. Nie, Patrycja, teraz będę już tylko chyba po przejściu gry. Po przejściu gry, jak już zrobię fabułę, to się będę bawić chyba w te Shiny Huntingi. Serio, bo będę to robił pewnie. Ale... No jeszcze zwiał. Dzięki, Eevee. Dzięki, że zwiałeś. Tak jest. No, tego właśnie oczekiwałem. Witam pana trenera. Witam pana trenera. Panie trenerze, drogi. Pan ma Wartortla, ja mam... Blastoise'a, jakby to powiedzieć. A, ma 3 Pokémony. Okej. Okay. Sporo. No, ale oczywiście zaczyna od Wartortla. No ten mój Blastoise może być dobry, więc szanujemy. Panie Blastoise, masz Brick Breaka. Jak nie mylę, to tak, uczyłem go Brick Breaka. Dobra decyzja, jak widać. Bo na przykład, czym ja miałbym teraz bić w takiego... Ej, on jest silniejszy w ogóle ode mnie i ma Surfa! Wow! No tego ataku to ja bym chciał. Co prawda nam nie robi zbyt wiele,
A i w sumie to będą trzy Pokemony, to wiecie co? Użyjmy zdolności naszego Eevee'ego. Eevee, zbustuj tutaj statystyki Blastoise'owi. Będzie łatwiej mi bić te wszystkich przeciwników. Wiecie, jak trzy Pokemony aż, no to przynajmniej niech sprawnie to idzie, a ten będzie cały czas używał tego przeklętego serfa. Zalejesz całą okolicę Warcraftu, nie przesadzaj. Dobra, jedziesz z Big Drake'iem. Mam nadzieję, że będzie... No jest mocniejszy, ale tak... Tak troszkę mogłoby być lepiej. No nie powiem, że nie. Dobra. Liczę, że kolejni przeciwnicy nie będą mieć Pokemonów wodnych. W sumie trzeba było wystawić. Teraz muszę patrzeć, co oni mają, żeby walki lepiej przebiegały. Jak będą na przykład kolejny raz wodne Pokemony, to się wystawi od razu, wiecie kogo? Raichu naszego. Raichu to jest Pokemon, który musi zdobyć niezły szacuneczek. I bijesz, proszę. War Turtle, jak się rozłożył ten żółw. Jak się rozłożył. Kto kolejny? Magneton. W sumie Magneton może mnie walnąć równo i padnę na hita. Ale co tam, lubię ryzyko. 39 level, mam Brick Breaka, zobaczymy co z tego wyjdzie. W końcu cios super efektywny, ale tylko połowa. Thunderbolt. Zwiększyłem Blastoise'owi statystyki, czy wytrzyma to? Oj nie, nie wytrzymał. Aż tak mocne to niestety nie było. A szkoda. Dobra. Co dalej? Kogo my tu wystawimy na Magnetona? W sumie to tak nie mam za dobrze kogo wystawić. Ale może dobra, wiem, że Gyarados obrywa 4 razy super efektywnie, ale wątpię, żeby on był szybszy. Wręcz przeciwnie, myślę, że nasz Gyarados go nie tylko wyprzedzi, ale Waterfallem zmiażdży. Dawaj tego Waterfalla. Nie po to, kurczę, wbijałeś taki poziom Gyarados, żeby dać się pokonać Magnetonowi. Dokładnie, Magneton rozwalony. Wspaniale. I ostatni Pokémon tego przeciwnika. Marła, no... W końcu... Coś wyszło nam, prawda? Dawaj Waterfalla. To on przetrwał. Dobra, przetrwał tylko dlatego, że wiecie... O, pięknie, Gyarados uniknął ataku. Przetrwał dlatego, że Marowak ma mocną obronę. To jest Pokémon, który naprawdę ma niezłe te statystyki w zwykłym defie. W specjalnym już nie. Gdybym miał na przykład Pokémona pod serfa, takiego Blastoise, to myślę, żeby nie przetrwał tego ciosu. No ale, jako że obrona nie najgorsza... Ciekawe, ilu tu jest 5 ultraboli. Dzięki te ultrabole to chyba zaczynamy zbierać. Bo przyznam szczerze, że mogą się kiedyś mi przydać na jakieś legendy. Dobra, co ja tu widzę? PJ'e tu widzę, Psyduck'i tu widzę, ale tu są trawy wielkie, powiem wam. Już mi się te tereny podobają i dużo kwiatków. Dużo różnego rodzaju kwiatków. O proszę, bol. Eliksir. Dużo tych eliksirów na ziemi idzie znaleźć. Sporawo. O, Psyduck'i. Tutaj zgaduję, że tak na całej... Uuu, Primeape. Okej, kto jest pierwszy? O, Pokémon z psychicznymi ciosami. Może być. Siema, ziomek. Takie wiecie, muszą się chwalić, jakie mają Pokemony. Trochę im to utrudnia robotę, ale szanuję za to, że się nie boją wyzwań, że wystawiają Pokemon od razu wcześniej. Primeape pójdzie jako pierwszy? Tak, idzie jako pierwszy, super. To co? Wiem, że wiecie, gdyby jeszcze Azeno był Pokemonem typu psychicznego, to by to rzeczywiście miało większy sens, że to by naprawdę coś tam więcej robiło. Tak, to niestety wątpię, żeby on był... O, jeszcze Interna używa. No kurczę, ciekawe jak zmieni go. No i tyle, dupa, no i nie dostanie. Oby to nie był jakiś Graveler. A dobra, Graveler. W sumie mogło być znacznie gorzej. No ładnie. Okej, może być, nie narzekam. Dawaj raz jeszcze Psychic. Bijesz Gravelera. Cudownie. Graveler załatwiony. Jak się rozłożył. No sorry, Gravelerku. Sorry, nie ma tak łatwo. Eevee trenuje. Wiem, że Eevee trenuje. Ale trzeba będzie go chyba wkrótce schować, żeby on nie był za silny. Ciekawy jestem, jakie będą właśnie teraz levele na salach. Czy to w Fuchsia City, czy też w Saffron City, Jupiter. No, teraz to już nie zadziała tak fajnie, koleżko. Teraz już nie zadziała. Patrz na to. Już nie masz na kogo zmieniać. A Primeape mimo wszystko przeżył. Okej. Dobra, wykończ go Psybeamem. Teraz jestem szybszy. Jupiter był jakoś szybszy. Nie wiem, co on teraz chciał zużyć, ale okej, niech będzie. Super efektywnie. Dobrze. Ciekawe, jak daleko jeszcze jestem od Fuchsia City. Bo troszkę tutaj łazimy jednak po okolicy. Trochę cały czas w dół lecimy. Muszę też sprawdzać te drogi obok, czy tam nie ma jakichś walk. O, tu coś może być, tu będzie jakiś trener. Rare Candy, super fajnie. Kolejne Rare Candy. Muszę znaleźć, gdzie są takie największe trawy w okolicy.
A, to jest coach trainer, tak? Jasne, że chcę walczyć. Coachu. Coachu, ucz mnie życiem. Walczymy. No i zobaczymy, co tam będziesz miał. Grantly się nazywa. Dobra. Hero. Problematyczny Pokémon, ale nie boimy się. Venomo, wiem, że oberwiesz mocno, ale takie jest życie. Life is brutal. O Jezus, o to, dobra, nie. Life is so much brutal. Auć. Jestem straszny dla moich Pokémonów. Nie chcę ich wycofywać, żeby cierpiały. Zły ze mnie człowiek. Dobra, dajesz Raichu. Raichu to musi akurat podtrenować, widzicie. Wszyscy mają już te wyższe levele, tylko ten jeden biedny Pokémon taki. Zresztą przeciwnicy już w sumie mają na 40 levelach. Te firoły, nie firoły. Jakie to mocne! No, ej, to było super. Ej, zaraz. A, bo on użył Drillerana! O dobra, ojejku. Paraliż, super, ej, ten paraliż mi ratuje dupę. Bo byłby szybszy, teraz nie będzie szybszy. Teraz go wyprzedzimy. Wow. No, Firo, zaskakujesz. Dawaj. Wspaniale. Tyle dobrze. 619, no, idzie do przodu. Żeby ci tak specjalny atak rósł najlepiej. Obrona. No niech będzie, kto kolejny? O, i Snorlax też XP, szacuneczek. Beedrill. No jak będzie na wysokim poziomie, to mnie wyprzedzi bez wątpienia. No ale dobra, już nie zmieniłem, to nie zmieniłem, zobaczymy. Może będziesz jakimś cudem szybszy i walniesz Standera. Dobra, jestem szybszy, biję Standera, nice. A to Beedrill mnie zabił. No ale patrzcie, kurczę. Drillerano, Jezu, czy oni wszyscy muszą być Drillerany? Czy oni wszyscy muszą być Drillerany? Tam mogą dłużej w boksie. Aj tam, oj tam. Ej, dobra, bo mam już trzy padły Pokémony mi, no nie jest moje jaja. Dobra, idziesz Gyarados. W momencie, kiedy już człowiek czuje się załamany, to wystawiam taką bestię jak Gyarados, proszę. Jest bestia. To co? To Waterfall. Bo można. Gyarados ma naprawdę fajny, słuchajcie, bardzo fajny moveset tych ciosów. Co prawda, no ten Thunderbolt to średnio przydatny, jeszcze mu pozmieniamy. Ja liczę, że on się nauczy pracy, czy później Dragon Dance'a. O, Sandslash, a to zostawiamy. Jak będzie miał Dragon Dance'a, wiecie, taki na przykład dla niego dobry moveset to jest przykładowo Crunch, Waterfall, Dragon Dance, wiadomo, jeszcze Mega Ewolucja, żeby była, Kamień miał to Mega Evo. No i przykładowo, ja wiem, jakiś Ice Fang. O, Ice Fang to jest zupełnie no, najlepsza rzecz ever. Nie wiem, czy w tej grze w ogóle Ice Fang występuje, bo nie wiem. To jest cios normalnie z wyższy gen. Ale jakby występował, to naprawdę. To Gyarados, jak się go użyje mega ewolucyjnego Pokemona, boostuje się go pod względem Dragon Dance'a, on potrafi czasami wygrywać całe walki wtedy. Tak to działa. 40 level, ładnie. Serio, muszę czym prędzej zmierzać do Fuchsia, bo już po prostu moje Pokemony zaczynają siadać. Coraz trudniejsze walki. I co dostanę w nagrodę? Drillerana! I w sumie nie dziwi mnie, że dostałem Drillerana. W końcu ten szalony typek ciągle go używał. Dobra, czekajcie, spróbujemy. No, przestań atakować. No, prawie w środek. Prawie, tak średnio, ale cóż. Shiny Ponita, tak. A, Shiny Ponita. No, jak ja zwykłej Ponity nie umiem złapać. Gdzie wy tam chcecie Shiny? Shiny Ponita wygląda o wiele lepiej od Rapidasza. A no tak, bo Shiny Ponita to jest niebieska taka, a Rapidasz jest taki chyba fioletowy w formie Shiny. Coś w tym stylu. Jakoś tak. Jakoś tak to wygląda. Tak, Sky, wiem. No, może teraz pójdzie. Rapidasz jest szary. No taki no, dobra, może szary. Ponita złapana. Nice. Jak tu już mój team już leży, po prostu bezsilny. Ale dobrze. Kolejny Pokémon dodany do Pokédexa. Ciągle lecimy w kierunku, wiecie, tego, żeby mieć je wszystkie. Ej, to jest wielka trawa. Dobra, to jest miejsce, słuchajcie, na przyszłość. Dopiero na daleką przyszłość, na Shiny Huntingi. Już to widzę. O nie, babka z Whipping Bellem. Nie wiem, czy sobie jej dzisiaj już nie odpuścić, słuchajcie. O ty, obraca się gdzieś. No i do duo, zostaw mnie. Nie chcę z nią walczyć, bo już kurczę. Naprawdę, moje Pokémony są. Ej, tu jest babka z Exekutorem, tu jest kolej z Persianem. Ej, tu jest walk i walk. Czy to jest już wyjście? Dobra, tu jest wyjście chyba, droga 18. No to wychodzi. Dobra, ja tu jeszcze wrócę na kolejnym streamie. Jutro nie będzie, przypominam, streama z Pokémon Let's Go, ale w niedzielę już owszem.
A i owszem, będzie. Jeżeli się nie mylę, to już w tym momencie wchodzimy do Fuchsia City. Ej, ciekawe, czy tutaj jest ta strefa safari. Oby. Oby była. Zobaczymy. Jak wygląda? Czy to jest już Fuchsia City? Jeszcze nie. Jeszcze nie jest to Fuchsia City. Ale teraz już jest. Proszę, i widzicie, tam pływa Omastar. Nie Omastar, tylko Omanite. Lul, z Kamiliny mają. Niezłe ziomki.